Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam was gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na środę, czyli 13 października 2021. Spaśćmy sobie na sam początek, jak się kształtują nasze ceny. Za chwilę przejdziemy do Twittera, a chwilę później do głównych wiadomości z mainstreamowych mediów, z których korzystamy oczywiście ze świata krypto. Więc Bitcoin 55 534 dolary, minus 3,4% w ostatnich 24 godzinach. Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Waves 12,5%, AMG Network 11%, Bitcoin Cash ABC 10% projekty, które sobie nie poradziły za świetnie, to jest Spell Token minus 7.3, Decentralized Social minus 7.3 i Crypto.com mamy minus 7,2%. Przejdźmy na Twittera. Wu raportuje o tym, że według Glassnode udział podaży bitcoinów, który jest utrzymywany przez ponad 3 miesiące, osiągnął rekordowy poziom wynoszący 85%. Także od 3 miesięcy, no wiadomo, jeżeli ktoś kupował w maju czy w czerwcu przy cenach 30% Paru tysięcy dolarów, no to raczej ten wynik nie będzie inny, jak tylko otrzymać, tak? Chyba żeby Bitcoin skoczył poniżej tych poziomów, no to wtedy będzie zupełnie inaczej ten wykres wyglądał, ale to jest na pewno bycze dla BTC. Do tego mamy też większe zainteresowanie kontaktami futures. Na BTC wzrosło 45% od wrześniowego minimum. Wrześniowe minimum możemy też tutaj połączyć z tym, że wrześnie nie był zawsze dobrym miesiącem i ponadto wzrost o 64% znajduje również odzwierciedlenie. Na rynku opcji zmienność może wzrosnąć, także tutaj może się pojawić duża zmienność, jeżeli są takie kontrakty futures w wyższym rejonie. No i do tego Bit Digital, firma wylistowana na Nasdaq, BTBT, firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów, z siedzibą w Nowym Jorku, ogłosiła dziś, że podpisała umowy z Bitmain na zakup kolejnych 10 tysięcy Maszyn czy antminerów do wydobycia bitcoinów. Queen, ta osoba jest bardziej, która krytykuje tutaj rynek krypto, i ja spoglądam na dwie strony, wiecie o tym. I z tej wiadomości nic nie wynika poza tym, że Evergrande było zbyt duże, by upaść. Tak przynajmniej uważa Queen. Musiałoby to zniszczyć banki, i to jest odpowiedź na to, nie wiemy, czy Evergrande jeszcze upadnie. Ale to jest odpowiedź na to, jeżeli podążamy tylko za największymi rybami, tak? Jeżeli te ryby inwestują w poważne firmy, a są to banki, tak jak w przypadku czego? No, piramidy Madofa, tak? Tam też poleciały bardzo duże no, zasoby banków różnych, to nie zawsze, jeżeli to będzie prawda, podążanie za grubymi rybami to będzie chyba druga lekcja ogłasza nam to, że faktycznie powinniśmy tylko i wyłącznie popierać nasze decyzje inwestycyjne na to, co grube ryby inwestują. W przyszłym tygodniu ogłoszą bankructwo, także tak przynajmniej uważa Queen. Zobaczymy, że faktycznie tak będzie. Tam gdzieś trzecia rata się z, gdzieś tam ostatnio nie spełniła. No i Pytanie, czy Chiny faktycznie jest za duże, żeby upaść, jak to niedawno słyszeliśmy również na polskich mediach społecznościowych, czy tam na YouTubie, że te osoby nawet, które siedzą w Chinach mówią, nie, to nie ma szans, żeby Chiny spadły w tym momencie. Ciekawy jestem, czy tak się okaże. Więc czekamy na Wergrandę, czy Chiny nie pozwolą sobie, żeby taka firma mogła upaść, a dalej, czy dzięki tej firmie, te, które inwestowały w to, też nie pozwolą sobie na taką... Zapaść, tak? Więc tutaj poszekamy. Będziemy bardziej konserwatywni w naszym wyborze i czekamy na to, co się wydarzy we Evergrande. Społeczność przesyła dokument od Telekom, informuje nazwę Blockchain. Szanghaj, aby sprawdzić adresy IP kopania krypto. Szanghaj, chyba wiecie gdzie jest, jest to miasto we wschodnich Chinach. Teraz pytanie: czy dzięki tym IP rząd Chin będzie mógł dojść do tych, którzy nadal kopią w Chinach? Nie mnie oceniać, tutaj oczywiście wszyscy piszą food. Niektórzy bullish, że to jest bycze, bo jeszcze więcej pewnie osób odejdzie od chińskiego górnictwa. Ale widzicie, no, bitcoin jest takim stworzeniem, można powiedzieć, który jest bardzo transparentny. Nawet jeżeli chodzi o kopanie bitcoina. Mamy tam IP, które może, może być zlokalizowane. Pytanie czy Chiny to wykorzystają. I zawsze pamiętajmy o dwóch stronach płotu. Jeżeli ktoś wymawia takie słowa jak Witalik ostatnio, ktokolwiek by to nie był. Ktokolwiek, nawet za tymi, którymi ja podążam w świecie krypto i, i, i patrzę czasami na dwie strony potu, to Vitalik mówi tak. Wiemy o tym, bo krytykuje ostatnie nakazy Bitcoina w Salwadorze, tak? Z drugiej strony pamiętajmy, że Vitalik dosłownie uaktualni do najnowszego oprogramowania Ethereum, lub twoje pieniądze zostaną usunięte. Pamiętamy, co Vitalik też zrobił wcześniej, tak? Gdzieś tam podczas, no tego hardworku Ethereum. Także pamiętajmy o historii również. Jeżeli dana osoba wypowiada jakiekolwiek słowa, czy w przypadku Salwadoru, czy w przypadku tego, czy sama ta osoba postępuje wedle swojego uznania, bo to jest bardzo ciekawe. Nie to co mówią, ale to co czynią albo to co nam historia również pokazuje. Za to Documenting Bitcoin to jest ten Twitter, którego możecie śledzić, jeżeli tylko i wyłącznie bardziej tutaj no, te informacje wychodzą. E, pozytywne, tak? I więc Bitcoin jest teraz wart więcej niż trzy hmm. największe banki w Stanach Zjednoczonych razem wzięte. JP Morgan ma 508 miliardów dolarów, Bank of America 307 miliardów dolarów, Wells Fargo 198 miliardów dolarów. Bitcoin ma tutaj już, widzimy, e, no już bilion dolarów, tak? Także trilion, po polsku to jest bilion, także zawsze pamiętajcie, że to, to troszeczkę inne nazewnictwo, ale bilion dolarów ma Bitcoin, a trzy banki mają Tyle samo, praktycznie, co Bitcoin w kapitalizacji rynkowej. Sam Bob Lucas nie zaobserwował miesięcznego zamknięcia Bitcoina poniżej 10-miesięcznej średniej, ruchomej od 19 miesięcy, więc tak późno w czwartym letnim cyklu i po spadku konsolidacji to powinno otrzymać 60-dniowy cykl na poziomie 40 tysięcy dolarów. I ten poziom 40 tysięcy, nawet jeżeli takie cofnięcie byłoby możliwe. To jest krytyczny poziom. Powyżej nie daj się przestraszyć niedźwiedziom. Dzisiaj jesteśmy powyżej grubo 40 tysięcy, więc raczej nie dam się przestraszyć niedźwiedziom, ale tutaj zauważa Bob Lukasz, żeby po prostu trzymać fason i również spoglądać na te niższe rejony, jeżeli miałyby się wydarzyć. Do tego mamy też informację od Boba Lukasa i mówiłem nieraz, że warto sobie go dodać do swojego portfolio na Twitterze, bo nie tylko Bitcoin, ale mamy tutaj też ropę naftową, gdzie Mówi o tym, że możemy nawet zaznajomić się z taką ceną w granicach 110 dolarów podczas ostatnich takich wzrostów, kiedy w 2014 roku 110 dolarów. Teraz gdzieś na tym wykresie jesteśmy chyba na 70, parę, zobaczmy tylko spojrzę sobie tutaj, 79 dolarów, tak? On nawet uważa, że 110 jest w ryzach. I ja przeprowadzałem taką rozmowę, już mówiłem o tym z rodziną, która akurat wtedy głosowała na, na Bidena, pewnie, i zapytałem się, czy są gotowi na to, w momencie wyboru Bidena, na to, że faktycznie ropa naftowa może iść w górę. Bo pamiętamy, że w październiku 2020 roku, nawet przy kiedy covid Galon kosztował tam 2,17 teraz, rok później, pod Bidenem 3,19. Także hmm, Biden raczej bardziej tutaj atakuje samą Amerykę, albo społeczność w Ameryce. Do tego mamy jeszcze te informacje, gdzie pokazuje nam fakty, jak były monitorowane te ceny podczas Trumpa, nawet kiedy korona się tutaj pojawiła. Zobaczcie, tutaj macie wykres, jak to się działo do 2020 początku roku. 2014 to mieliśmy inne panowanie, tak? 2016, 15, okej. Okay. Ale zobaczcie, przez prawie 4 lata byliśmy poniżej 3 dolarów. Teraz wchodzimy już na 3 dolary i troszeczkę. Także warto sobie zauważyć, chociaż dostałem bardzo fajną informację na stać na to. Także w Stanach Zjednoczonych tych, którzy pracują, nie ma różnicy, czy to jest 2 dolary, 3 czy 4, bo i tak jest taniej niż w Polsce. Także taka odpowiedź też mnie satysfakcjonuje, bo przynajmniej wiem, że ci ludzie, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych pod Bidenem, ich stać na to. Także przejdźmy do kolejnego artykułu. Firma płatnicza Stripe buduje zespół Bitcoina i kryptowalut, aby pomóc swojej platformie wspierać przypadki użycia krypto oczywiście, więc w liście pracy opublikowanym niedawno na stronie internetowej Stripe firma dodaje cztery nowe stanowiska z tytułem Inżynier Personelu Krypto. Jaolime Ponsin, szef inżyniery krypto w Stripe, ogłosił, że buduje zespół inżynierów i projektantów, aby zintegrować krypto z ich platformą. Słyszymy rosnącą potrzebę, no i tutaj wiemy, że za tą potrzebą będą też informacje o tym, że, że trzeba tu rozbudować również no, te wszystkie oferty pracy, staj początkowo zaczął akceptować Bitcoin w 2014 roku, ale później został wstrzymany w 2018 roku z powodu czasu potwierdzenia transakcji i opłat w głównym łańcuchu. Od tego czasu widzieliśmy, jak Lightning Network rozwija się i sprawia, że Bitcoin jest opłacalny jako środek wymiany. Bitcoin może być teraz używany jako środek płatniejszy bez długich czasów potwierdzenia i wysokich opłat. Transakcje można teraz rozliczać natychmiast praktycznie bez opłat. Oczywiście wtedy już te firmy biorą prym pewnie na rozliczeniu się na głównym łańcuchu. Pytanie, jeżeli Bitcoin będzie kosztował milion dolarów, jeżeli BTC, no to jakie będą ceny rozliczenia, tak? Chyba, że to będzie się rozliczało raz dziennie, o czym pisałem w książce. No to wtedy faktycznie molochy mogą przejąć Główny łańcuch, a reszta będzie się pojawiać na też molochach, którzy będą sobie mogli pozwolić na utworzenie łańcucha i przesłania go na Lightning Network. Dzienne transakcje na Polygon spadły o 50%. Dlaczego? Gwałtowny spadek aktywności sieciowej jest skorelowany ze wzrostem cen gazu. Zobaczcie, co mają wszystkie te projekty, które mają dużą popularność w świecie krypto. Teraz zauważcie te projekty, które nie mają takich problemów również. Nie będę Wam podpowiadał, ale widzimy tutaj Matic. Jeszcze nie zareagował na nową dynamikę łańcucha. Konsoliduje się w włoskim zakresie. Firma Polygon zwiększyła opłatę transakcyjną, aby uniknąć ataków spamowych sieci. Jednak społeczność nie przyjęła aktualizacji z zadowoleniem. Matic grozi. Gwałtowna korekta. Średnia dzienna liczba transakcji w sieci spadła o prawie 50%. W ciągu ostatnich kilku dni około 6 milionów transakcji zostało dokonanych 3 października, przez gdy 11 października zarejestrowano tylko 3 e, miliony transakcji. Więc z tą opłatą sieciową, no, widzimy, że e, no, maleje niestety wykorzystanie. Wydaje się, że znaczny spadek aktywności sieciowej jest skorelowany z niedawnym wzrostem cen gazu. Współzałożyciel firmy Polygon Sander Nilewell, zaproponował zwiększenie opłat transakcyjnych w sieci z 1 do 30 w celu ograniczenia transakcji spamowych na blockchain, czyli skalowalność raczej tutaj nie wchodzi w rachubę, tak? Ten ruch wywołał krytykę wśród społeczności na temat zdecentralizowanej sieci, jednak zamiast domyślnego uaktualnienia zmiana była bardziej zaleceniem. Na ile powiedział, ta zmiana została zalecona w celu zmniejszenia transakcji spamowych, więc wiecie, oni się martwią o, o sieć, więc takim sposobem naprzeciwko spamów zostają ceny za transakcje. Ktoś powie, Przecież Satoshi, na nakamoto na samym początku, wrzucił 1 MB blok, żeby też takich spamów nie było. Może o to samo chodzi. No pytanie, czy wrócą do normalnych cen przy wyższym wykorzystaniu sieci. Nie, nie oceniać. Chociaż wzrost opłat transakcyjnych ma na celu utrudnienia ataków spamowych, zniechęca również programistów do tworzenia nowych aplikacji w sieci Polygon. Także tutaj mam taką kulę śnieżną do tego, co było tanie do niedawna, już nie jest tanie w tym momencie. No proszę, Wenezuela mogą. Teraz ci, którzy latają w Wenezueli, kupować bilety lotnicze za pomocą bitcoina Dash i, uwaga, Petro. O, także to mi przypomina troszeczkę, tak jak się wprowadza, wiecie, kolejny zaszczyt gotowy w Stanach Zjednoczonych, gdzie na 300 stronach widzimy powiedzmy te dobre strony, a na 301 widzimy pewien jeden pewne jedno ultimatum, które musi być jeszcze zaakceptowane i wtedy albo tracimy wolność, albo tracimy coś, co nie jest z góry widoczne. Gdzieś tam na 300 pierwszej stronie, no przecież zaakceptowaliśmy pomoc tym użytkownikom, pomoc tym ludziom, a tam gdzieś jest, wiecie, powiedzmy, konstytucja, zapis czwarty, że to też mogą zmienić, nie? Na tym polega też do dróg w Stanach Zjednoczonych, niektórzy nie wiedzą o tym, ale okej. Okay. Tu... W tym wypadku mamy akurat Wenezuelę. Nicolas Maduro uruchomił kryptowalutę o nazwie Petro. Działałoby to jako nazwa blokada finansowa dla Stanów Zjednoczonych, przynajmniej tak twierdzi rząd. Tymczasem tokeny kryptograficzne, takie jak Bitcoin, odegrały kluczową rolę w górownie zrównoważeniu hiperinflacji w tym regionie. Tylko w ubiegłym roku roczna stopa inflacji osiągnęła 6,5 tysiąca procent, powodując oszczędności Wenezuelczyków na całe życie poszły z dymem, czyli te, jeżeli były trzymane oczywiście w walucie, Międzynarodowy Port Lotniczy Simona Boliviara lub Macueta pracuje nad przystosowaniem swojego systemu płatności do otrzymywania niektórych kryptowalut, jak płatności za bilety lotnicze i inne usługi. Jak donosi Regionalna Agencja Informacyjna El Siglo, dyrektor Freddy Borg stwierdził w porozumieniu z Sumacrip uruchomiony przycisk do płatności kryptowalutami na platformach lotniskowych oraz w działaniach komercyjnych, ma na celu włączenie Bitcoina Dasha, Wenezueli, cyfrowej waluty również Petro. Borges podkreślił znaczenie ustanowienia tych metod płatności, aby ułatwić zakupy turystom, którzy mogą. Przyjechać do kraju w przyszłości. Pamiętam, jak Petro było też negowane w świecie kryptowalut. Teraz będzie tutaj razem dostępny z Bitcoinem i Dashem. No, teraz pewnie się odwróci też narracja, no skoro Bitcoin jest i, i Dash, to i Petro będzie pewnie ciekawe. Finbold. Bitcoin ma trzy razy wyższy średni wolumen obrotów w październiku niż Apple, Microsoft i Amazon. Zobaczmy, dane zostały dostarczone Finbold przez tutaj akurat symulatora KryptoParot. Wskazuje, że Bitcoin odnotowuje średni wolumen dzienny obrotu w wysokości 36 miliarda dolarów. Zobaczcie tu, 36 miliarda. Tu mamy 14,64 w Tesli, Apple 10, Amazon 9, Microsoft 7, widzicie? Także 2,5 razy więcej niż Tesla, 3,3 razy więcej niż Apple, 4-krotnie więcej niż Amazon, no i 5,1-krotnie więcej niż Microsoft. Taki mamy wolumen. Teraz pytanie, ile jest w gotówce, ile jest w stablecoinach, ale to jest fakt, który jest przedstawiany i na nim powinniśmy się tutaj opierać. Także fakt jest taki, że Bitcoin przewyższa wolumenem w październiku te cztery firmy. Jeżeli byśmy sobie je dodali razem, zobaczmy, to mamy no, nawet niecały, taki jaki tu mamy na Bitcoinie. Także to jest ciekawa informacja. Ethereum traci kluczowy poziom wsparcia, gdy cena Ethereum spada do dwumiesięcznych minimum w stosunku do Bitcoina, poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej krzyczącej, po raz pierwszy od marca 2020, także to jest kolejna informacja, która mówi nam o tym, że to, co założyliśmy sobie parę dni temu na, na dzień dobry crypto, że faktycznie Ethereum... Te zyski uciekają ostatnio do, do BTC, tak? Również inne kryptowaluty widzimy, że ludzie wolą wyjść z altcoinów i przejść na BTC. To nam przypomina też 2017 rok, gdzie tam mieliśmy również podobny przypadek. Chwilę później, po wyskoku na all Time High BTC, już mieliśmy sezon altcoinów. Pytanie, czy to się powtórzy. Ja już mówiłem, z czym to może być związane. Z kolejnym dodrokiem oczywiście, jeżeli będzie takie zainteresowanie instytucjonalne, jak to niektórzy tłumaczą, w tym rynku to wtedy Tether czy USDC będzie miał lepsze wzrosty również w swojej kapitalizacji rynkowej. No ale czekamy na dominację Bitcoina. Rośnie oczywiście w nadziei na ETF-y, które mają się pojawić w październiku, niektórzy tutaj to tak twierdzą. Ja uważam, że będą one zaakceptowane wtedy, kiedy sobie poradzi rząd Stanów Zjednoczonych ze stablecoinami. Tak przynajmniej widzę to, chyba że ktoś faktycznie trzyma pierwsze nad stablecoinami i to ich nie interesuje w tym momencie, i ETF będzie zatwierdzony. Także. Na początku tego tygodnia w USA rozpoczęły handel dwoma lekkimi bitcoinami ETF nazwanymi Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy oraz Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce, jednak fundusze inwestują 80% swoich aktywów w firmy związane z kryptowalutami, a nie w samego Bitcoina. Sek zatwierdziła również trzeci kryptowalutowy fundusz ETF nazywany Volt Crypto Industry Revolution One tech BTCR, Fundusz zyska ekspozycje w podmiotach, które posiadają większość swoich aktywów netto w Bitcoinie lub czerpią większość swoich dochodów z wydobycia bitcoinów, udzielania pożyczek zawierania transakcji. Także ten artykuł tłumaczy to tak, że spekulacje na temat zatwierdzeń Bitcoina ETF-a w 100% zwiększyły apetyt traderów na najwyższą kryptowalutę w ostatnich dniach, a BTC przewyższa swoich największych rywali, w tym Ethereum. My mamy swoją Tutaj też teorie na to. Pytanie, która się spełni, albo może dwie się potwierdzą, że w ZTFM również tutaj altcoiny wyskoczą. Zobaczymy. Druga w historii osoba na świecie, która prowadzi węzeł Bitcoina, twierdzi, że Craig Wright nie jest Satoshi. W seriach tweetów badacz bezpieczeństwa Dustin Tramel, który twierdzi, że może być drugą osobą, która prowadziła już węzeł Bitcoina, przedstawił przekonujące dowody na to, że australijski informatyk Craig Wright nie jest Satoshi Nakamoto. Tramel wydobył swój pierwszy blok 13 stycznia 2009 roku, zaledwie 10 dni po uruchomieniu bloku Genesis. Mówi, że otrzymał od Satoshi tylko 25 monet w ramach jednej transakcji w zamian za naprawienie kilku błędów. Monety, które otrzymał od Satoshi, pochodziły z wydobytych, niewydanych transakcji UTXO, które nie znalazły się na liście adresów Wrighta. Co więcej, Trammell podpisał wiadomość przy użyciu swojego klucza prywatnego, aby udowodnić, że faktycznie wykopał blok w najwcześniejszych dniach Bitcoina. Namawiał Wrighta, aby zrobił to samo z blokadą Genezy, ale dodaje, że jest to niemożliwe, ponieważ uważa, że naukowiec Enchain to nie Satoshi. W ten sposób każdy byłby w stanie zweryfikować fakt, że faktycznie stworzył kryptowalutę. trammel nie ma pojęcia o prawdziwej tożsamości nieuchwytnego twórcy Bitcoina, nawet sugerując, że pod słynnym pseudonimem działało wiele osób. Dlatego w odniesieniu się do Satoshi'ego postanawia trzymać się neutralnego pod względem płci zaimka on. On, czyli nie wiadomo kto, tak? Więc widzimy, że no, on tutaj twierdzi tylko dlatego, że nie podpisał, albo aż dlatego, że nie podpisał, nie jest on Satoshi'im Nakamoto. Druga strona połowie, pewnie w tym samym czasie, dlaczego wygrywa ostatnie sprawy sądowe z Hodonautem, z Peterem Makormakiem i kto tam był jeszcze ostatnio? A, Kobrom, który się nie pojawił praktycznie w sądzie, bo bardziej ceni sobie prywatność, mimo tego, że wcześniej mówił, że będzie walczył ze wszystkich sił za najważniejszy papier w świecie Bitcoina, czyli white paper, ale się nie pojawił. Także tu będziemy obserwować to z płotu, jak zawsze. Pytanie, kto wygra? Czy Kopa, która dojdzie też do tych kolejnych podmiotów, które będą dochodziły swego, jeżeli chodzi o patenty, również przeciwko Craigowi Wrightowi. No i pamiętamy, że 1 listopada zaczyna się gdzieś tam sprawa sądowa w Miami o 1100 tysięcy BTC. Teraz pytanie: Czy Dave Kleiman był razem z Craigem Wrightem od początku tego istnienia? Jak uważa Ira Kleiman również pewnie, bo chciałby otrzymać połowę tych zysków, czy nie? Czy po prostu Craig Wright ma wszystko, lub czy sąd w ogóle podejdzie do tego, albo będziemy słyszeć o kolejnej e, przekładce rozprawy, czyli na kolejny termin. I to się zakończy dopiero w 2022 roku. Nie wiemy, nie nam oceniać. Pytanie, czy on ma asa w rękawie i w końcu kiedykolwiek udowodni, że może podpisać to, ale po wygraniu w sądzie, czy nie? Czy po prostu on tutaj nie ma tych dostępów? do tego i dlatego działa w taki sposób, jaki działa. Hmm? Bardzo ciekawe. Znany analityk Plan B ujawnia, co według niego przyniesie bitcoinowi i koniec tego roku i jak długo może potrwać obecna hosta na rynku krypto. Byłbym bardzo, bardzo zaskoczony, gdyby cena bitcoina na koniec roku była gdzieś poniżej 100 tysięcy dolarów. To by w pewien sposób unieważniło mój pogląd. Moje modele to z pewnością by nie zaskoczyło. Myślę, że do Bożego Narodzenia zobaczymy cenę co najmniej 135 tysięcy dolarów. Zadziwiająca podobna analiza jak CryptoCrew. Też gdzieś 136, tu mam 135, ponieważ tak mówi mój model podługowy, czyli te najniższe wartości, zasadniczo używam trzech rodzajów modeli, które mówią to samo. Plan B twierdzi, że jego trzy modele, S2Flow, czyli stock to flow, który jest tradycyjnie używany na rynkach towarowych, do określenia ceny w oparciu o przepływ podaży. Inny model, który wykorzystuje sygnały w łańcuchu i wreszcie model dolny, który ma na celu znalezienie najniższej możliwej ceny Bitcoina. Jeżeli spojrzymy teraz na sygnały on-chain, powiedziałbym, że szczyt jest to na kilka miesięcy, powiedzmy 6 miesięcy od tej pory, więc byłby to koniec pierwszego kwartału 2022 Może Później górny koniec modelu plan SB 288 tysięcy za BTC w szczycie tego cyklu. Analityk sugeruje jednak, że krótki strzał powyżej tego celu przed ostateczną korektą nie jest niemożliwy. Sądzę, że na koniec roku osiągniemy poziom powyżej 100 tysięcy dolarów lub powyżej 135 i może nadal będziemy się rozwijać w kierunku celów modelu Stock to Flow, czyli 288 tysięcy lub nawet więcej. Nie zdziwiłbym się nawet widząc w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku ceny 300-400. 500 tysięcy dolarów, nawet pół miliona. I pamiętamy, że to jest ta audycja, dzięki której, albo dlaczego, YouTube nie wiadomo z jakiego powodu usunął plan B konto na parę godzin. Także nie wiem, czy YouTube wie coś więcej, albo nie za bardzo lubi tą predykcję od plana B. Nie na on oceniać, ale wrócił oczywiście po tej audycji z planem B. A teraz przynajmniej wiemy: bardzo szybkie sprowadzenie na Ziemię, a bardziej w kosmos. Tych, którzy wierzą, że 135-6 tysięcy jest możliwe jeszcze przed. Święta. Widzimy, że ostatnio bardzo jest w formie NFT, bo konsensus przejmuje zespół Treum, Platforma NFT. Treum jest to firma stojąca za Elur, Beats, opartym na Ethereum projektem muzycznym, artystycznym NFT, który zawiera algorytmiczne, generowane ścieżki graficzne i audio. Konsensus uważa, że w szczególności programy artystyczne, sportowe i lojalnościowe mogą być bardzo znaczącymi możliwościami w przestrzeni NFT. Więc tutaj nabył zespół Teum i Platforma NFT do inkubatora Web3 Mesh, co pozwoli firmie programistycznej Ethereum na rozwinięcie oferty technologii NFT dla twórców, marek, właścicieli praw, wydawców gier drużyn sportowych, jak i różnych league. Zakum, Treum, firma zajmująca się łańcuchem bloków i łańcuchem dostaw, następuje po utworzeniu Palm, NFT Studio, ekosystemu, który konsensus uruchomił wraz z Henny Group, Heyday and Films w marcu. Także widzimy, że tutaj kolejne projekty, które chcą wejść w NFT, są na piedestale oczywiście, i widzimy, FTX ostatnio wchodzi też w giełdę. Nawet Coinbase chyba będzie uruchomiał do końca roku. Również NFT to gdzieś pewnie. Za chwilę będą wiadomości na ten temat. Przejdźmy do kolei. Ten inwestor kryptograficzny stracił NFT o wartości 342 tysięcy dolarów na zaledwie 12 600 dolarów pożyczki. I teraz pytacie, jak to się stało? A więc 3 miesiące temu kolekcjoner NFT wziął pożyczkę w wysokości 3,5 Ethereum, która w chwili publikacji była warta ponad 12 tysięcy na platformie pożyczkowej DeFi NFT FI. Poproszono o zabezpieczenie. Kolekcjoner, co zaskakujące, użył swojego NFT, podwyższone dekonstrukcja, aby uzyskać pożyczkę. Ten NFT był częścią zestawu Artblocks Curated, który sprzedawał się za 11 litrów, ale w tamtym czasie sprzedał się za 3,25, czyli poniżej kwoty, którą pożyczył. Jednak przed wygaśnięciem okresu wypożyczenia wartość NFT wzrosła do astronomicznych wyżyn dzięki rekomendacjom, które otrzymał od popularnych kolekcjonerów NFT, takich jak pseudonimowe konto na Twitterze SnoopDoga i Punk6529. Zgodnie z dostępnymi informacjami, z zabezpieczonych transakcji NFT sprzedała się za dopłatą bazową 85 Ethereum i aż 200 Ethereum, co oznacza, że wartość NFT wzrosła między 306 albo od 306 do 720 tysięcy dolarów. Co ciekawe, po wygaśnięciu okresu pożyczki Inkaset NFT nie był w stanie spłacić pożyczki, co doprowadziło do przekazania pożyczkodawcy zabezpieczenia obecnie wartego ponad 300 tysięcy dolarów. Oznacza to, że platforma DeFi uzyskała NFT o wartości setek tysięcy za pożyczkę, którą udzieliła. Także tak to działa, jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić. Innym interesującym kątem do tej historii jest fakt, że nie jest to pierwszy przypadek, w którym ta podwyższona dekonstrukcja NFT zostanie wykorzystana jako zabezpieczenie pożyczki DeFi, i w obu przypadkach kredytobiorcy nie byli w stanie spłacić swoich kredytów. W pierwszej pożyczce NFT został wykorzystany jako zabezpieczenie pożyczki Czechy Ethereum. w taki sposób otrzymał ją poprzedni właściciel, a w drugiej pożyczce NFT przepadło za pożyczkę 3,5. Ethereum. Także uważajcie na pożyczki, bo możecie zarobić bardzo wiele na papierze, a potem okazuje się, że dzięki niespłaconej pożyczce nadal będziecie guru na papierze. I w historii pewnie, tak jak tutaj ta osoba. Nie tylko Ethereum, ale Solana i Dogecoin też solują gdzieś po tych cotygodniowych minimum, które jest tutaj ostatnio na cenie, także widzimy kolejny przykład tego, że Ethereum Solana do oczko niekoniecznie świetnie sobie radzą w stosunku do BTC ostatnio. Gdzieś tam czytałem ostatnio fajny artykuł na temat Solany, gdzie może to jest kolejny EOS, tak? Wiele hypu, wiele miało się wydarzyć, wiele się wydarzyło już. No i tak jak tamten projekt miał bardzo dużo reklamy i hypu, tu Solana też ma bardzo dużo hypu. Pytanie, czy to będzie EOS dalej, tak? Wiemy, co się wydarzyło z eos po, po no, tych pierwszych wzrostach. Zobaczymy. Nie, 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 nie oceniać. Pytanie, czy dowiozą te 50 tysięcy transakcji również, ale to jest tylko po to, żeby Wam przekazać, że inne stablecoiny, sorry, nie stablecoiny, a bardziej altcoiny, niekoniecznie świetnie sobie radzą w stosunku do BTC w ostatnim czasie. Ale żeby nie być gołsłownym, stablecoiny oparte na Solanie są teraz dostępne na Binance, OKEX, Huobi, FTX, Bitfinex, na Gate, IO pewnie, ASTENDEX. Uważaj na HyperWzrost, USDC do USDT na Solanie. Także stablecoiny na Solanie mają wziąć. ginger. Ripple i Nelnet uruchamiają fundusz o wartości 44 milionów dolarów. Ripple przekazał większość z 44 milionowego funduszu na wsparcie projektów energii słonecznej w Stanach Zjednoczonych, pewnie odnawialnej również, więc y, chodzi tutaj w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania z za dostawcą fintech Nelted Renewable Energy, aby sfinansować przyjęcie świadomych ekologicznych inicjatyw związanych z energią słoneczną w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z zapowiedzią, nowy fundusz ma zrównoważyć ponad 1,5 miliona ton dwutlenku węgla w ciągu 35 lat co odpowiada zużyciu energii przez 180 tysięcy domów w ciągu jednego roku. W marcu 2021 Nelnet otrzymał godną pochwałę akredytację E1 ESG od Rady oceniającej S&P Global Rating dla funduszu kapitałowego z podatków od energii słonecznej o wartości 9,9 miliona dolarów. Projekt obejmuje wsparcie finansowe na budowanie czterech fotowoltaicznych projektów słonecznych w stanie Nowy Jork. Także tutaj Eko. Widzimy, wchodzi też również w Ripple, no i fundusz, który tutaj jest przeznaczony na to, taki podatek od energii odnawialnej, wiecie, Ripple i in Nernet. To jest bardzo ciekawy temat, powracający jak boomerang. Wiemy, że NFT jest tym rynkiem, który nadal ma zielone światło w Chinach, tak? Współpracując z chińskim blockchainem, Konflux McDonald China uruchomił swój pierwszy NFT z okazji 31. rocznicy istnienia na chińskim rynku kontynentalnym oraz oficjalnego otwarcia swojej nowej siedziby w Szanghaju. NFT Big Mac Cube to trójwymiarowy cyfrowy token inspirowany Markom McDonald i kształtem nowej siedziby. Także to jest bardzo ciekawe, że Chiny walczą z bitcoinem, z kryptowalutami, ale NFT niekoniecznie, chociaż będę obserwował ten temat. Bo może to jest jakiś jeden rodzynek, który jakimś cudem w Chinach go nie zauważyli. A może tu chodzi o to, że Chiny świetnie propagowały BTC i bitcoina i kryptowaluty wtedy, kiedy mogły no, wiele robić. Teraz dużo mniej się robi na bitcoinie i kryptowalutach, a dużo się robi na NFT. Także. Będę obserwował sobie to, co się tutaj dzieje. Elrond Network zgodził się na przejęcie właściciela pierwszej w Rumunii firmy posiadającej licencję na pieniądze elektroniczne, chociaż wciąż czeka na zatwierdzenie organu regulacyjnego. Popularny projekt blockchain Elrond Network zgodził się już na zakup Capital Financial Services SA, SA bardziej firmy posiadającej licencję na prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego w strefie gospodarczej euro. Także aby przejęcie stało się oficjalnie, Narodowy Bank Rumunii musi zatwierdzić ten ruch. Jeśli tak, Erod powiedziałby, że byłby to krok o strategicznym znaczeniu dla projektu blockchain, ponieważ umożliwiłoby to dalsze oferowanie przejrzystych aktualizacji dotyczących ewolucji rozmów prowadzących do sfinalizowania transakcji, czyli wejścia w strefę euro, a wiemy jak ostatnio. Też te regulacje zacieśniają się tam, a na pewno taki podmiot dałby im licencję na działanie wewnątrz Unii Europejskiej. Lira turecka straciła ponad 60% swojej wartości w stosunku do dolara od 2018 roku. Także mamy 9 lir, 1 dolar. To spadek z 7 ze dolara na początku tego roku, co stanowi spadek o prawie 30% od początku tego roku. Gospodarka kwitnie jednak, a PKB Turcji wzrósł o imponujące 21% rok do roku w drugim kwartale 2021. Ale inflacja jest bardzo wysoka i wynosi 19, prawie 20% w porównaniu z 10% w 2018, po części dlatego, że gospodarka odnotowuje znaczny wzrost. Jednak niektórzy obwiniają prawie równe wysokie stopy procentowe za inflację, a nowy prezes Banku Centralnego obniżył je we wrześniu z 19 do 18%. To mogło przyczynić się do niedawnego wzrostu powyżej 9 dolarów, oczywiście, tak? To jest bardzo ciekawe, można połączyć czy nie? Raczej z tym kolejnym artykułem. A dokładnie z tym, że turecka giełda Końco zamyka się po dekoniunkturze prezydenta, czyli praktycznie prezydent wyłącza tą giełdę. 11 października zaprzestaje działalności. Użytkownicy mają 6 miesięcy na wypłatę aktywów, poprzez która strona będzie otwarta. Końco podobno handluje blisko 50, 500 milionami lirów w dziennym wolumenie obrotów. Czy to jest też odpowiedź na to, co się dzieje w Chinach? Czy tu w Turcji, gdzie chcą po prostu bronić wypływu gotówki ze swojego kraju, na przykład za pomocą takich giełd. Nie mnie oceniać, ale bardzo ciekawe informacje wychodzą z dwóch różnych źródeł. Pierwsze to ile lira kosztuje, a druga to, że banuje się jedną z największych giełd, oczywiście w Turcji. Jeden z największych giełd. Tak, końcowo, Wkrótce zamknie swoje podwoje. Za to przyjęcie krypto w Nigerii rośnie pomimo oficjalnej dezaprobaty. A więc wiemy, że w lutym bank centralny Nigerii zabronił lokalnym bankom pracy z kryptowalutami. Ale tutaj widzimy, że no, jednak i tak tutaj używają transakcji peer-to-peer, -peer. dostęp do tradycyjnych giełd kryptograficznych był zablokowany, ale to przejście wielu systemów na peer-to-peer, -peer, jak tu mówią, spowodowało spow nawet nie spowodowało spowolnienia wzrostu krypto. Jedna z takich platform Paxful odnotowała 57% wzrostu wolumenu obrotów w Nigerii do czerwca, podczas gdy liczba użytkowników wzrosła o 83%. Od czasu przyjęcia modelu peer-to-peer -peer w Nigerii w lutym wykorzystanie yellow card w dalszym ciągu rosło w ogromnym tempie, podała giełda. Inni są jeszcze bardziej zaradni Handlując kryptowalutami na nigeryjską Neyre lub inne waluty z osobami znalezionymi przez WhatsApp lub Telegram. Także widzimy, że tutaj, no nawet jak tutaj w Turcji też pewnie zalokują tą giełdę, to jest na to sposób. Tak jak tu widzimy w Nigerii. Coinbase podąża za FTX i Binance wprowadzając rynek NFT. 68 milionami zweryfikowanych użytkowników i 8,8 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie w drugim kwartale 2021, wejście Coinbase do branży NFT może stanowić konkurencję dla ugruntowanych rynków, takich jak CE, Więc w blogu 12 października wiceprezes Coinbase do spraw produktu i ekosystemu Sanchan Saxena powiedział, że niezmienny token lub NFT rynek pozwoli swoim użytkownikom wybijać, kupować, odkrywać, prezentować tokeny oparte na Ethereum. Według Saxena oferta pozwoli twórcom zachować kontrolę nad ich dziełami sztuki. Poprzez zdecentralizowane kontrakty i przejrzystość metadanych danych za wszystkimi NFT w łańcuchu. Ogłoszenie Coinbase pojawiło się po giełdzie kryptograficznej AFTX i jej amerykańskiej spółce zależnej, która wprowadziła rynek z użytkownikami, który, albo którzy mogą handlować między łańcuchami NFT za pośrednictwem łańcuchu blokowych Ethereum i Solana. Bajne największe na świecie giełda kryptograficzna wyszła na rynek NFT w czerwcu. Także widzicie ostatnio NFT, świetnie sobie radzi, je? To jest bardzo ciekawe. Aktorka Reese Witherspoon napisała w poniedziałek na Twitterze, że kupiła swoje pierwsze NFT. Rapper Stuptok, zapalony kolekcjoner NFT, udzielił porady na temat jednej z najbardziej wpływowych kobiet, które warto naśladować. Więc widzimy, że pierwsze NFT zostało zakupione. Pytanie, czy to jest bardziej reklama, czy faktycznie zakupiła będzie tutaj w tym rynku, żeby reklamować ten rynek. Shiba Inu konsoliduje się w wąskim zakresie, pozornie zbliżając się do wybicia. Gwałtowny wzrost presji zakupowej może popchnąć szybę do 77% pompy albo rynku byka. Mimo to poziom wsparcia wynosi 0, ja już tutaj przeczytam ostatnią liczbę, 28. tak? Musicie tutaj obserwować ten wykres, jaki on jest. A wyjście powyżej 0,035 może tutaj nam dać tym, którzy chcą wejść oczywiście w Shiba kolejne rejony, nawet 77% wyżej. Także zobaczymy, gdzie nas powiezie Shiba, czy Shiba, jak to niektórzy mówią, na tym rynku. Do tego mamy informację, że prawie 40% wszystkich tokenów Shiba znajduje się teraz w rękach publicznych. Zobaczmy, po imponującym ostatnim biegu Shiba jest obecnie notowany na minusie we wtorek, 12 października, OK, No i zobaczmy, dlaczego te 80% jest, nie, 40% jest w rękach publicznych. A, czyli to jest bardzo proste, czyli całkowita podaż, ile się znajduje na rynku już wybitych, to jest 40% wszystkich tokenów Shiba będących w obrocie publicznym, co wskazuje, że prawie 40% całkowitej liczby monet krążących na rynek jest własnością publiczną. Reszta, 60%, nadal 60%, które jeszcze nie jest wybite, należy nie wiadomo w jakich rękach, ale widzimy, że Shiba ostatnio jest na piedestale przynajmniej newsów, pomp i też pewnie no, niekoniecznie z najwyższych rejonów po tych ostatnich spadkach. Mamy też sieć Celsius, która zebrała 400 milionów dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez WestCap. Celsius Network, wiodąca platforma pożyczkowa krypto, otrzymała niedawno inwestycję w wysokości 400 milionów dolarów od firmy kapitałowej WestCap i grupy inwestycyjnej Kaiser The de Depot, The de Placement, The Quebec. Dzięki temu Celsius, jest obecnie wyceniany na ponad. 3 miliardy dolarów. Rosja nie planuje pójść w ślady Chin, to już jest pewnie ostatnia wiadomość na dzisiaj, poprzez całkowity zakaz krypto, mówi wiceminister finansów. Płatności kryptograficzne w kraju są obecnie zakazane, ale Rosjanie mogli kupować i handlować aktywami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin. Podczas gdy Rosja nadal egzekwuje zakaz płatnościami, czyli płatności nie są tutaj możliwe kryptowalutami w ramach prawa, które weszło w życie w styczniu, kraj ma, nie ma obecnie planów całkowitego zakazu handlu przez swoich obywateli. Według raportu lokalnej agencji informacyjnej fakt z 12 października. Aleksiej Mosiejew, wiceminister finansów Federacji Rosyjskiej powiedział, że wierzy, iż obywatele rosyjscy będą mogli kupować i używać krypto poza granicami kraju, na giełdach zagranicznych, bez groźby czynności prawne w domu, czyli mogą za granicą gdzieś tam kupować. Płatności krypto w tym kraju są obecnie zakazane, ale Rosjanie mogli kupować i handlować kryptowalutami takimi jak Bitcoin. Rosyjscy obywatele mogą mieć otwarty portfel poza Federacją Rosyjską, ale jeśli działają na terenie Federacji Rosyjskiej, to jak sądzę będą podlegać zakazom przez całą przewidywalną przyszłość ze względu na naszą suwerenność finansową, powiedział Moisew. Wiceminister finansów dodał, że ustawodawcy nadal muszą odpowiednio zdefiniować waluty cyfrowe. Także poza granicami Rosji można niekoniecznie wewnątrz. Okay, przejdźmy na polskich youtuberów, mamy encyklopedię kryptowalut. Optimist AirDrop, jak się przygotować do AirDropu? Jak przelać tokeny na drugą warstwę? poranek z krypto 121 tysięcy czy, tak, all time high na BTC, aż cztery ETF-y BTC mają szansę w październiku. Kryptoraport, co dalej z USDT i uważaj na ETF-y, na Bitcoinie analiza on-chain, Bitcoin przy kawie również, Bitcoin w Polska, Prezes stal Stefan Matius, 2015, 2016, oni niszczą mój design. Newsy, fil konieczny, wiadomości ze świata kryptowalut, 12.10.2021, Przemek Umniecki, Jamie Diamond, Bitcoin jest bezwartościowy, ale... Dalej mamy FX Mark, Czy warto, albo co warto wiedzieć o najważniejszym indeksie Australii ASX 200? Mamy Jurek z analizy: ile potrwa trend w BTC? Celny strzał do FTM. Mamy również reki na biznesu. Kryptoemerytura: nasz cel to zysk, plan i realizacja. Piotr Miśurek: Jeden pomógł DODzie stokenizować jej ciało, drugi wypuścił artpunky na solanie, kulisy biznesu NFT. No i przejdźmy do komentarzy. Łukasz Paszek dzięki, łapa w górę również. Jarek Wolniak, Fenix, jak zawsze bomba, również dziękuję. Jacek Kozioł, Fenix, o której audycji CC bardziej szczegółowo opowiadał NFT. Z tego co kojarzy, to nie tak dawno było. Jeżeli słuchacie jakiekolwiek audycji, tutaj wytłumaczyłem właśnie Jackowi, żeby po prostu wpisać, łatwo znaleźć wpisz na YouTube WF CryptoCrew Phoenix NVT. I wtedy wam wyjdzie, cokolwiek szukacie. Czy tam ktoś ostatnio szukał o. Tym złocie, jak jest kontrolowane i Bitcoin, czy może być również na rynkach CME, wpiszcie CME Phoenix i do tego złoto lub Bitcoin też wam wyjdzie. Audycja z 2019 roku. Bardzo, bardzo szybko jest to można, można znaleźć. Także wpiszcie dokładne klucze, słowa, które ja mogłem użyć w audycji, wtedy będzie się wiedzieć również, że jest to no, łatwe do, do znalezienia. I mamy obsługę parkingu. Witam, proszę o sprawdzenie maila, bo zamówiłem audiobooka w zeszłym tygodniu i cisza. Tutaj odpowiadamy na wszystkie pytania. Jeżeli wysłaliście w zeszłym tygodniu, miesiąc temu, nie dostaliście odpowiedzi na ten mail z zamówienia, to wyślijcie go jeszcze raz, bo czasami mógł gdzieś on tam zginąć w gąszczu różnych wiadomości i na pewno zostanie odpisany, czy to będzie dodany audiobook, jeżeli nie został wysłany, bo najczęściej wpada w spam lub... Czasami nawet e-maile blokują jakieś takie dziwne pliki z linkiem, to jest dziwne, ale na ten link wiecie, że tutaj musicie odpakować 22 pliki za pomocą, są darmowe programy na Androidzie, na Apple, czyli na iOSie i oczywiście na Windowsie, WinRAR, tak, na Androidzie mamy RAR, a jeżeli macie iOSa, to mamy program, który też za free Wam odblokuje te, albo prześle te 22 pliki mb3, na, na wasz system. Także spokojnie. Tutaj dostaniecie to na pewno. Teraz kontaktowałem się z osobami, które te, które najczęściej nie dostawały z paczkomatu swoich paczek, to źle wpisały swój numer telefonu i potem no po prostu nie wiedziały nawet, że, że dostały do paczkomatu swoją książkę. Tak i tutaj też z tymi osobami się kontaktuje. Z zagranicy Najczęstszy błąd to jest wybieranie Czech, a na przykład przesyłka idzie do Wielkiej Brytanii. Także sama książka. Nie, nie, wa, nie, nie ma tyle wartości, co przesyłka do, do Wielkiej Brytanii. To jest ciekawe. Więc y, musiałbym na takiej właśnie rzeczy wysłać za darmo i jeszcze dopłacić do książki, żeby wysłać do komuś do Wielkiej Brytanii, jak zaznaczył Czechy. Już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych czy, czy gdzieś indziej. Także wiem, że to jest błąd samej, samej e, formy zamówienia, bo powinno wyjść od razu gdzieś tam uważaj nie wybieraj Czechów, jeżeli wysyłasz w miasto Londyn, na przykład, tak? no, ale nie wiem w jaki sposób to można ugryźć. Wtedy trzeba wybrać nie Czechy, bo jest tanio, a czasami często było tak, że, że to jest błąd. No i ktoś nie zauważył, więc okej, okay, na takiej zasadzie to, to weźmy. Więc jeżeli nie dostaliście jakiejkolwiek książki, ktoś ostatnio napisał do mnie również ze Stanów Zjednoczonych i sprawdziliśmy, gdzie jest książka, a akurat w Nowym Jorku w tym momencie, gdzieś tam doszła po. Miesiąc, czy półtora, nie, chyba było pod koniec września, wysyłane dopiero w Nowym Jorku, gdzieś tam e, będzie wysyłana przez USPS w Stanach Zjednoczonych, więc można je wyśledzić bardzo łatwo. Jeżeli ktoś nie dostał, to do końca miesiąca będę tutaj to miał na pieczy. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał jeszcze przedłużyć o kolejny miesiąc firmom logistyczną, żeby wysłać resztę tych książek. Tam parę sztuk zostanie. No zobaczymy. Dobra, mamy to. Ja Wam życzę wspaniałego kolejnego dnia. Miejmy nadzieję, że wszystko tutaj zostało przedstawione. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem!